7 lutego wspominamy świętą Colette Scobie, dziewicę. Nicolette Boulet przyszła na świat 13 stycznia 1381 roku w Cobie we francuskiej Pikardii. Była długo wyczekiwanym i jedynym dzieckiem Roberta i Małgorzaty Boulet. Jej rodzice mieli w momencie jej narodzenia około 60 lat. Przypisując cudowne narodziny córki wstawiennictwu świętego Mikołaja, nadali jej imię owego orędownika. Była już pełnoletnia, kiedy po śmierci obojga rodziców znalazła się pod opieką Raula de Roy, opata benedyktynów Kobi, gdzie za życia jej ojciec był cieślą. Odrzuciła kilka ofert matrymonialnych i wstąpiła do klasztoru Beginek. Potem przeniosła się do benedyktynek, a w końcu trafiła do klarysek. Ostatecznie zdecydowała się jednak na żywot pustelnicy i za zezwoleniem opata 17 września 1402 roku w wieku 21 lat została zamurowana w celi jako rekluza. Był to dla niej czas intensywnych przeżyć mistycznych. Miała wizję świętego Franciszka z Asyżu, który wzywał ją do przywrócenia pierwotnej surowości regule świętej Klary. Kiedy Coletta się wahała, na 3 dni została pozbawiona wzroku, a na 3 kolejne mowy. Po 4 latach odosobnienia opuściła więc celę i w 1406 roku została zwolniona ze ślubowanego odosobnienia. Wsparcia w reformowaniu klarysek udzielił jej specjalną bullą Benedykt XIII, a pomagali jej franciszkanie, przełożony generalny Wilhelm z Casal oraz Henryk de Boom, w którego majątku rodzinnym w Boom de Fontanay założyła pierwszą reformowaną wspólnotę. Przez kolejne lata reformowała istniejące klasztory i tworzyła nowe. Spotkała się jednak z buntem i oszczerstwami. Oskarżano ją nawet o czarnoksięstwo. Jej reforma objęła Burgundię, Francję, Flandię i Hiszpanię. Jedna z gałęzi klarysek jest do dziś nazywana kolektankami. Święta znana była z głębokiej czci do męgi Chrystusowej. Pościła w każdy piątek, a po przyjęciu Komunii Świętej przeżywała wielogodzinne ekstazy. Dużo czasu spędzała w podróżach pomiędzy Francją, Włochami a Niemcami, spotykając się między innymi ze świętym Janem Kapistrantem i świętym Wincentym Ferreriuszem. Być może w roku 1429 widziała się również ze świętą Joanną d'Arc. Zmarła 6 marca 1447 roku w belgijskiej Gandawie, zgodnie z przepowiedzianą przez siebie datą śmierci. Beatyfikowana została w 1625 roku, a kanonizowana 24 maja 1807 roku przez papieża Piusa VII. Módlmy się. Panie Boże, Ty dałeś świętą Colette wielu dziewicom za wzór i przewodniczkę ewangelicznej doskonałości. Spraw, abyśmy ustawicznie wiedli życie według ducha serafickiego, którego ona tak mądrze uczyła i cudownie umacniała przykładem świętości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże,